Łukasz Kowalkowski, portal Zabrzu. Witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Cieślik. Pan Andrzej od ponad 30 lat związany z klubem Mosir Sparta Zabrze, od 24 lat pełniący funkcję prezesa tego klubu. Panie Andrzeju, no nie bez powodu znaleźliśmy się dzisiaj w klubie Sparty. W Sparcie dużo się działo. Proszę opowiedzieć o szczegółach. Witam Państwa pięknie. No rzeczywiście dużo się działo przez 8 miesięcy. Mianowicie rozpoczęliśmy remont wszystkich pomieszczeń klubowych, żeby stworzyć godne warunki do uprawiania sportu nie tylko trenerom, nie tylko piłkarzom, ale również i trenerom. A więc przez 8 miesięcy była taka właściwie walka, żeby ten obiekt jakoś wyglądał. Biorąc pod uwagę, że w międzyczasie odbywały się wszystkie zajęcia sportowe, były mecze, było to logistycznie bardzo trudne, ale udało się. A więc we wszystkich pomieszczeniach wymieniliśmy podłogi, we wszystkich pomieszczeniach wymieniliśmy skrzydła drzwiowe, we wszystkich pomieszczeniach została wymieniona instalacja elektryczna, wszystkie lampy, oczywiście żaluzje, no wszystko jest wymienione, jak to się mówi, wszystko jest nowe. Po to, żeby ci trenerzy i piłkarze mieli po prostu takie dobre warunki do uprawiania sportu i żeby tutaj czuli się tak jak w domu. Panie prezesie, jak wszyscy doskonale wiemy, zeszły rok był bardzo ważny dla Sparty. Obchodziliście stulecie klubu. Niestety przez sytuację związaną z pandemią obchody tej ważnej dla Was uroczystości zostały przeniesione na rok obecny. Jak wiemy, pandemia cały czas trwa. Co w związku z tym? A więc rzeczywiście impreza została przełożona. Już potwierdziliśmy to, że to impreza będzie we wrześniu 2021 roku. Dlatego ten remont kapitalny, któryśmy tutaj przeprowadzili, właśnie chcieliśmy pokazać wszystkim piłkarzom, byłym działaczom, którzy są w całej Europie, że ten klub żyje i będzie żył. Także we wrześniu wszystkich serdecznie zapraszam na obchody stulecia. Przed nami jeszcze jest troszeczkę pracy, bo chcemy rzeczywiście ten obiekt, żeby wyglądał pięknie. Na razie mamy pierwsze piętro, zostaje jeszcze cały dół, szatnie, ale myślę, że zdążymy na wrzesień i będzie wszystko zapięte na ostatni guzik. Ja jeszcze dodam tutaj ze swojej strony, że miałem okazję przed naszą rozmową, zostałem zaproszony na takie bardzo krótkie zwiedzanie. Obiekt wygląda naprawdę fajnie. Warto tutaj wspomnieć naszym widzom, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Sparta Zabrze jest najstarszym klubem piłkarskim w tym mieście i to jest naprawdę fajne, że ten klub cały czas żyje, że ten klub trwa, że się rozwija, że się w ten klub inwestuje i że są tacy ludzie właśnie jak pan, którzy tutaj całe serce zostawiają przez lata. Także dziękujemy i trzymamy kciuki za Spartę. Na pewno zajrzymy tutaj we wrześniu. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu nadzorowaliśmy tutaj remont, jakże i też uczestniczyliśmy w nim. Za nami znajduje się płyta główna boiska KS Mosir Sparta Zabrze. Jest to jeden z sztandarowych obiektów tego miasta, na którym rozgrywa swoje mecze i jak również rozgrywają swoje mecze wszystkie grupy młodzieżowe Sparty Zabrze. Dodatkowo na tej płycie rozgrywa swoje mecze Górnik Zabrze, Centralna Liga Juniorów Górnika Zabrze. Dwie grupy, to jest U18 i U17. Dodatkowo jeszcze na tej płycie mecze swoje prowadzi Kobiecy Klub Sportowy Zabrze, drugiej ligi i Centralnej Ligi Juniorek. Proszę powiedzieć, czy to już jest koniec prac remontowych? Nie. Kolejnym etapem prac związanych będzie dalsza modernizacja instalacji elektrycznej, jak samej drogi dojazdowej do obiektu. To czekamy na zaproszenie, jak prace zostaną ukończone i mam nadzieję, że będzie się czym pochwalić. Miejmy też taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję.